Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na taki pielęgnacyjny, domowy dzień. A to dlatego, że słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w domu, ja i Julcio, dlatego, że mamy zapalenie spojówek, oczy nas swędzą, Julcio już ma załagodzone, bo tam wiecie, kropelki i te sprawy, ale musimy to doleczyć. Mnie oczy swędzą bardzo. Na szczęście nie są jakieś mega czerwone, ale siedzimy w domu. Pogoda dzisiaj dramat. Leje, wieje, głowę chce urwać. Śnieg się stopił, bo pada taki śnieg z deszczem. Jest ciemno w mieszkaniu, jak się zgasi światło. No po prostu jest straszna pogoda. Ale wczoraj nawet wieczorem dostałam alerty, że mają być jakieś wichury i faktycznie wieje. Także my dzisiaj w domku, ja sobie wcześniej wzięłam prysznic, teraz umyłam sobie włosy, płatki pod oczy i tak to, działamy, taka pielęgnacja, zaraz wjedzie na twarz jeszcze i tak domowo, bo kurujemy te oczy. Mnie jakoś nie bolą, ale mnie swędzą. Także tak, to tutaj w tych wewnętrznych kącikach bardzo swędzą. Takie lekkie pieczenie jest może, ale nie jakieś dokuczliwe, to swędzenie bardziej. Także taka sytuacja. No dobrze, włos rozczesany po myciu. Tu jeszcze plasterki wyciągają, te z Isany, niechciane rzeczy. I przyszłam sobie zrobić pokrzywę chyba do picia i muszę odkleić nalepki, bo wczoraj dostaliśmy od mojej teściowej takie ładne cztery kubeczki. Słuchajcie, widać tu wzór, taki bardzo delikatny, takie są naprawdę ładne i muszę je tutaj poodklejać i umyć. No dobra, mam pokrzywkę, wrzucam do kubeczka i walczę z tymi nalepkami, a potem jak wypiję pokrzywę, to pokażę Wam kilka rzeczy, bo byłam wczoraj w Rossmanie wieczorem, tak na szybko, kupić kilka takich brakujących rzeczy, bo mi się skończył peeling do ciała. I w ogóle potrzebowałam takie do domu rzeczy, nabłyszczacz do zmywarki, kapsułki, takie te czyszczące zmywarkę, co tam jeszcze, folię aluminiową, no to takie pierdoły. Ale pokażę Wam takie kosmetyczne rzeczy, które kupiłam, które mi się po prostu kończyły i jak to ogarnę, to Wam pokażę. Kubeczki ogarnięte, odklejone. Powiem Wam, że bardzo ładnie się poodklejały te naklejki. Nie musiałam tu używać żadnych tutaj specjalnych sposobów. Wiem, że jest majonez, masło, coś tłustego, ale nie. Podważyłam nożykiem i normalnie zeszło. Nie musiałam tutaj, nic się nie paprało. Nie ma kleju, także fajnie. I powiem Wam, że fajne są te kubeczki tak pojemnościowo, bo tutaj jest 400 ml, więc na taką większą herbatkę albo kawkę, tak no, takie idealne. Ja lubię te 400, bo one, dużo kubków, które kupuję, to zawsze patrzę na pojemność i zawsze albo 360 ml, albo 400, jak jest, to kupuję, bo właśnie lubię taką pojemność. Także wkładam do zmywarki, żeby się umyły i będzie można korzystać. Jeszcze Wam pokażę, wymieniłam, właściwie mąż mi wymienił pasek od zegarka, bo ja ten zegarek po prostu uwielbiam. Ja go kupiłam 2 lata temu sobie na urodziny. Ja go noszę codziennie, non stop. Ja go zdejmuję tylko do kąpieli. I tak się przyzwyczaiłam, że po prostu nie jestem w stanie, no, dziwnie bez niego, jak bez ręki po prostu. I po 2 latach takiego intensywnego użytkowania pękł mi pasek, po prostu już się tutaj zużył i zamówiłam sobie nowe. Wzięłam sobie teraz 3 i zobaczymy, jak się będą nosiły, bo nie są to oryginalne paski do tego zegarka, dlatego że jakoś nie mogłam znaleźć tych oryginałów.
Nie wiem, czy jakoś się wyprzedały, czy coś. I po prostu znalazłam cokolwiek, co do niego będzie pasowało. I zamówiłam sobie trzy. Taki różowy, jaśniutki, co teraz jest założony. Jeszcze taki beżowy, taki jak kolor zegarka. Tutaj widzicie to od tej tarczy. I biały. Także no zobaczymy. Na razie sobie założyłam różowy dla odmiany. I zaraz go założę. Zobaczymy, jak będzie się nosił ten pasek. Mam nadzieję, że trochę wytrzyma, że to nie będzie za chwilę pęknięte. Oryginał mi wytrzymał 2 lata noszenia non-stop, zapinania, odpinania, bo wiadomo, do kąpieli zdejmuję. Także zobaczymy, jak te wytrzymają. Ale jestem bardzo zadowolona, że już mam ten pasek i mogę założyć zegarek i bardzo mi się podoba z tym różowym paseczkiem. Okej, z racji, że ja dzisiaj nie wychodzę z domu, to jestem poobklejana plasterkami. Mówię wam, te zissane plasterki to jest po prostu istny cud. Bardzo są pomocne. A ja wam chciałam pokazać, co kupiłam wczoraj. Kończy mi się peeling do ciała. Znaczy skończył mi się już właściwie. I kupiłam na spróbowanie z Isany. Bo ostatnio jestem zauroczona produktami Isany. Powiem wam tak, kiedyś Isana nie bardzo była w moim guście, ale to było kilka lat temu. I ja mam wrażenie, że po tych kilku latach, teraz jak zaczęłam znowu kupować ich produkty, to że one są jakieś lepsze. Oczywiście jeszcze nie wszystkie używałam, bo tam coraz więcej ich jest, ale już tak wybiórczo staram się coś sobie fajnego wybierać i jestem naprawdę zadowolona. Może nie są jakoś oszałamiająco super dobre, ale są dobre. I chodzi o to, że po prostu jakość w stosunku do ceny jest bardzo dobra. Więc tak, planowałam kupić peeling z Liren. Miałam nawet upatrzony, ale zauważyłam, że Isana ma też peelingi, bo nawet nie wiedziałam. I wzięłam sobie peeling z olejem kokosowym, z drobinkami peelingującymi z łupiny kokosa. Wygląda on tak. I skusiłam się na niego ze względu na cenę, dlatego że Liren kosztował chyba coś ponad 17 zł w promocji, a ten był za dyszkę, czy tam około 9 coś. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Kupiłam też takie rzeczy, które wam wcześniej mówiłam. Tutaj nie mam, tutaj mam tylko takie bardziej kosmetyczne przygotowane, ale kupiłam właśnie folię aluminiową. Co tam jeszcze? Papier do pieczenia, chyba te takie tabletki do czyszczenia zmywarki. I z takich niekosmetycznych rzeczy jeszcze wzięłam pastę do butów bezbarwną. Była też na promocji za 8 z groszami, a akurat potrzebuję, bo muszę napastować buty skórzane, więc wzięłam. Wzięłam też w ogóle wszystko praktycznie z promocji, oprócz tej Isany. Wzięłam też peeling kwasowy do skóry głowy z Neboa. Nie miałam go nigdy, natomiast ja peelingów do skóry głowy używam. I jak wiecie, używam wcierek, więc wzięłam sobie ten peeling na wypróbowanie, dlatego że był w promocji, a mój niedługo się skończy, więc żebym nie została bez, to sobie go wzięłam. I wzięłam naturalną... Dobrze! Juluś. I wzięłam sobie naturalną wcierkę na noc do skóry głowy, bez spłukiwania, na porost i przeciw wypadaniu włosów. Też z Neboa i też była na promocji, także myślę, że sobie ją przetestuję, bo tej wcierki nie miałam. Używam tak naprawdę tylko dwóch wcierek. Jedna to jest z Dermedic, a druga z Anwenta, fioletowa, słynna. Więc nie wiem, jaka będzie ta, ale wzięłam, żeby właśnie zobaczyć. Wzięłam też z promocji balsam do makijażu z Fluff. Ja nie używałam nigdy, słuchajcie, balsamu do demakijażu. Zawsze używam płynu micelarnego albo chusteczek takich tych mokrych do demakijażu. Natomiast, no i oczywiście myję żelem twarz.
Natomiast tego nigdy nie używałam. Ponoć jest bardzo dobry, był w promocji, więc też wzięłam, żeby przetestować. O zapachu malin i migdałów. Ja bardzo lubię migdałowy zapach, więc będzie wow. Wzięłam też z Lovely taki produkt, którego też nigdy nie miałam. Żel do brwi. Brązowy, czyli powinien wyczesywać brwi. I powinien od razu też nadać im troszeczkę koloru, tak zagęścić, czy tam wiecie, no przyciemnić troszeczkę. Więc sobie go niedługo wypróbuję. Nie miałam tego produktu nigdy. I ostatnia rzecz, którą wzięłam, to krem pod oczy, dlatego że jak wiecie, używam teraz... Mama i kotka! Juluś tam z drugiego pokoju krzyczy. Dobrze! Zdjęcie na Naprawdę? Tak, snup. Najkotkowi zdjęcie. Dobrze, za chwilkę. Wzięłam krem pod oczy, dlatego że używam teraz Shiseido i używam dwóch kremów jakby jednocześnie. Shiseido i tego ze starej mydlarni. Jest on bardzo, bardzo fajne są te kremy, no ale jak wiemy, Shiseido ma swoją cenę. I na promocji był, a ja bardzo chciałam przetestować te serię kremów z Yandy. Ponoć też są bardzo dobre, tylko słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi, czy one rzeczywiście są takie dobre, bo ja nigdy nie miałam. Czy jak to... Co tam? Już, za chwilkę, tylko skończę tu coś mówić, dobra? Juluś, poczekaj chwilkę. Dobra, przerwa, słuchajcie. Zaraz wracam, muszę coś zrobić koniecznie. No dobra, już jestem, musiałam zrobić zdjęcie. Więc tak, krem pod oczy z Yandy. I słuchajcie, nie wiem o co chodzi z tymi kremami, bo nigdy nie miałam, więc nie wiem czy są dobre czy nie, ale ponoć tak. Chciałam sobie kupić taki 40+. No jestem jeszcze przed 40, ale już mi niewiele zostało. I chciałam sobie taki kupić, bo w ogóle plan był taki, że teraz jakby jest mówione jakby w takim kosmetycznym świecie, że można używać i 50, 60, 70+, nawet jak się ma 30 lat i wiecie. No i ja chciałam sobie te kremy tak właśnie stopniowo przetestować. Chciałam sobie zacząć od 40+. Później kupić 50+, jak ten zużyję i tak zobaczyć każdy kolejny i zobaczyć, sprawdzić jaka jest różnica między tymi kremami, wiecie, że tak powiem co dekadę. Natomiast te kremy były wykupione. 40+ nie było, 50+ nie było, był tylko 60+, 70+ też nie było. I to te zostały dwie sztuki, więc ja sobie jeden wzięłam na przetestowanie. Także on jest 60+, żebyście się nie zdziwili. Ale tylko taki został, serio. Jest on na dzień i na noc. Krem pod oczy, Forte. Siła nici kosmetycznych, złoty nośnik. Czarna róża to jest, słuchajcie. Zmniejsza widoczność zmarszczek, zwiększa jędrności, napięcie. Oraz działa w kierunku poprawy gęstości. Natychmiast wygładza i liftinguje, doskonale odżywia oraz nawilża, wpływa na zmniejszenie worków i cieni pod oczami i ujednolicenie koloru skóry. Oto coś dla mnie, bo ja mam zawsze cienie pod oczami. I ten ekstrakt z czarnej róży właśnie troszczy się o skórę dojrzałą. No zobaczymy jak to będzie. No ja już, wiecie, prawie 40-letnia to już jest dojrzała. Tak przynajmniej ja się czuję, tak uważam, że to już nie jest młodzieńcza skóra. Także, no zobaczymy. Nie miałam nigdy, przetestuję. Jak mi się uda, kiedyś kupię sobie kolejne, tamte wcześniejsze i późniejsze dla wieku. Zobaczymy, nie? Także takie oto mini zakupy z Rossmana. I słuchajcie, dzisiaj jeszcze czekam na kuriera, dlatego że zamówiłam prezent walentynkowy dla mojego męża, niedługo walentynki. Akurat natrafiła się okazja, znalazłam coś fajnego.
i mu zamówiłam. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że kurier dzisiaj dotrze, bo niestety nie miałam opcji wyboru kuriera, bo ja mam dwóch swoich ulubionych, dwie firmy kurierskie. Ale tu nie było opcji wyboru i niestety, ale ten kurier, który ma dzisiaj przyjechać, to on lubi często nie przyjechać w ogóle i sobie zawieźć paczkę do punktu odbioru, czego ja bardzo nie lubię, bo mógłby mnie chociaż o tym jakoś poinformować, no ale często tak jest, więc zobaczymy, czy on dzisiaj dojedzie, czy nie. Okej, słuchajcie, przyniosłam sobie kilka kosmetyków, tak wam tutaj pokażę, bo dzisiaj z racji, że jest troszeczkę czasu, taki luźniejszy dzień, to będę robić sobie taką wieczorną pielęgnację i wam pokażę, czego będę używać. Oczywiście ten żel do mycia twarzy z CeraVe. Nie jestem jego fanką, nie wiem jak ten drugi niebieski, ale ten na pewno nie przypadł mi jakoś specjalnie do gustu, także na pewno więcej go nie kupię. I tak, najpierw sobie umyję twarz. Troszkę możecie słyszeć zakłócenia, bo tam Julcio się bawi. Następnie sobie zrobię z Caudalie tą maseczkę detoksykującą. Przyda mi się dzisiaj. Po tej maseczce nałożę sobie, słuchajcie, ten taki, to jest takie serum kwasowe, to znaczy serum, no to jest taki, wiecie, na trądzik, na zaskórniki, na takie różne rzeczy, preparat, więc ja sobie go dzisiaj nałożę. Później sobie tą twarz, jak już to zmyję, to sobie stonizuję tym oto tonikiem z Liren. Bardzo go lubię, jest on nawilżający, aloesowy, przepięknie pachnie, odświeża, nawilża, pobudza rano. No uwielbiam go, po prostu uwielbiam. I potem sobie jeszcze nałożę taką maseczkę miodową, żeby tak, wiecie, odżywić twarz. Ona jest taka bogata w witaminy, minerały, więc taka będzie na ukojenie po tych kwasach. No a na koniec już pielęgnacji wjedzie Shiseido pod oczy. I cóż jeszcze? Ten oto Benefiance przez pomyłkę wzięłam zły słoiczek, bo wzięłam krem na dzień z Vichy, ale Vichy ta sama seria Lift Active, tylko na noc, bo ja tutaj wzięłam przez pomyłkę ten na dzień. Także taka będzie moja wieczorna pielęgnacja i tak dzisiaj będę się relaksować. No dobra, przyniosłam właściwy słoiczek, ten Vichy na noc oczywiście nałożę, także będzie to na zakończenie już dzisiejszej pielęgnacji. Jeszcze wam pokażę ten prezent dla mojego męża. Ja nie pamiętam, czy wspominałam o nim dzisiaj we vlogu, czy nie, ale taki już prezent walentynkowy mu zamówiłam, bluzę. Właśnie ją otworzyłam, jest bardzo duża, ja nie wiem, on przyjdzie dzisiaj, to będzie musiał ją przymierzyć. Będzie wiedział wcześniej i tak wie, co dostanie, więc nie ma problemu. Ale ona mi się wydaje jakaś ogromna, naprawdę. Więc chyba mają nieco inną rozmiarówkę. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że przymierzy i będzie ok. Jak będzie taka, wiecie, trochę luźniejsza, to spoczko, a jak będzie duża, za duża, no to będę musiała ją odesłać. Mam na szczęście bezproblemowy zwrot, także jakoś to będzie. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie w niej czuł. Kolorek jest bardzo ładny. Kamera nie oddaje tego koloru, bo daje taki bardziej wypłowiały, wpadający w fiolet, a to jest taki błękitny kolor. I jak widzę w podglądzie, to zupełnie inny w aparacie widać kolor niż na żywo, więc no nie wiem, dlaczego to tak przekłamuje, ale ogólnie kolor jest bardzo ładny. Wow, no dobrze kochani, ja już kończę tego vloga, uciekam robić sobie tą pielęgnację, kolację i już wieczór spokojnie spędzać, także
Dziękuję Wam za wspólny dzionek, za to, że jesteście, że mnie wspieracie i widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, buziaczki. Pa, pa!